Dzisiaj ruszamy z Helenką na Land Pura Fruta i w dzisiejszym swego rodzaju też vlogu pokażemy Wam Land Pura Fruta, Raw Vegan Community, Raw Vegan Tribe, które tworzymy w Kostaryce. Opowiemy Wam, jak to funkcjonuje, pokażemy Wam, jak to wygląda. No, ruszamy w drogę. W miejscu, w którym teraz mieszkamy, możemy bez problemu dojechać na Land, tam jest około 2 km, taką dróżką kamienistą, nie drogą miejską, więc jest to w pełni bezpieczne. Helenka siedzi z tyłu. No, na naszym nowym skuterku elektrycznym jest nasz kotek. Jest, widać go? Okazało się, że to kotek przednich właścicieli, który po prostu nie chce stąd sobie pójść. No i tak się z nami jakoś bardziej zaprzyjaźnił ostatnio, przekonał się do nas, także zawsze się do nas jakieś zwierzątka doczepią. Dobra, ruszamy? Gotowa? I pieski! Możecie oglądać ten filmik o pieskach naszych, który mój tata uratował, a wiecie jak się nazywały? Jak? Wena i Frida. Tereny te tutaj wokół drogi wykupuje nasz przyjaciel, który również właśnie wykupił Land Pura Fruta. I tworzymy tutaj taką wielką, wielką wioskę ludzi, którzy po prostu kochają naturę, kochają swoje zdrowie, kochają samych siebie i chcą tworzyć piękny świat. O, jaki słodziak tam jest malutki. Czy da się przybliżyć? Błodzi, jakie słodkie. No i jest to w bezpośrednim sąsiedztwie z lasem tropikalnym, pierwotnym. A było też tutaj dużo pastwisk i na naszym landzie również były pastwiska, dlatego jest dużo takich fajnych terenów z trawką, bez dżungli. Jest to fajne też, żeby tam budować sobie domki. Mucha mi wypadła do buzi. Tworzyć ogrody. Żeby budować sobie tam domki i tworzyć ogrody. I teraz będziemy na miejscu, to Wam pokażemy co i jak. Jedziemy dalej. Okej, więc dojechaliśmy na Land Pura Fruta. Pokrótce Wam opowiem, jak to wygląda. Tutaj mamy część taką wstępną, która ma dostęp do głównej drogi, znaczy głównej drogi, do drogi. I ona będzie miała też podciągnięty prąd. Będzie tutaj miejsce parkingowe. Chcemy tutaj postawić kontenery, w których chcemy stworzyć coworking space z szybkim internetem, ze światłowodem. No i prawdopodobnie na razie też tutaj mamy taką tymczasową kuchnię. Kuchnia polowa. Już idę, Helenko. Już idę. I tutaj będzie ta strefa, tak jak mówię, parkingowa. Kontenery, coworking space, może jakiś warsztat. A dalej idziemy do naszej rzeki. Pokażemy rzekę, Helenka? Mhm. Idziemy do naszej rzeczki. Tam się już wyłania rzeczka. Hi! Kim? Are you washing your tent? No, we're washing the tarp. What is it? A tarp. A tarp? Okay. My mom went up to dry the tank already. Okay. A więc tutaj jest nasza rzeka, słuchajcie, i po drugiej stronie już jest cały teren Pura Fruta. My w tej rzece... Możesz wejść do rzeki. No na kolaska. My w tej rzece, jeżeli tutaj jesteśmy, kąpiemy się, myjemy naczynia, pierzemy, ona jest czysta, robiliśmy testy tej wody. Jest ona czysta, wolna od chemikaliów głównie, no bo pewnie bakterie jakieś też ma. Ale nie są to bakterie szkodliwe, także można spokojnie w niej właśnie myć naczynia, myć zęby. Raczej nie powinno się jej pić, bo jednak ona też jest trochę zamulona i coś tam jednak może z niej spływać. Ale z tą rzeką, do tej rzeki wpływa źródło,
I źródło jest zupełnie czyste i z niego możemy pobierać wodę, którą i tak filtrujemy do picia. Ta rzeka jest największym takim wyzwaniem dla nas jako community, ponieważ musimy albo zbudować most, albo myśleliśmy też o zipline, albo o moście pontonowym. W każdym razie no jest to wyzwanie, żeby przechodzić na drugą stronę. Ale z drugiej strony bardzo nam się to podoba, że to jest jakaś taka, wiecie, taka fosa, taka granica, że jesteśmy tam tak trochę odgrodzeni od całego świata dzięki tej rzece i to jest też fajne. No i ona ma tutaj bardzo niski poziom, także dzieci mogą swobodnie tutaj pływać. No jeżeli jest dużo deszczy, to ona się podnosi. Bardzo potrafi się podnieść. Ja podlinkuję taki filmik właśnie z kanału Pura Fruta, jak to pewnego razu się podniosła tak rzeka, że nam porwała po prostu wszystko, co tam mieliśmy na brzegu. I to było jednej nocy, chyba z 2 metry się podniosła. No ale to są takie sporadyczne... Coś mnie tu gryzie. Sporadyczne dni, kiedy to się wydarza. Natomiast zazwyczaj ona jest niska. No, więc zaraz przejdziemy na drugą stronę rzeki i pokażę Wam, co jest po drugiej stronie. Jestem już po drugiej stronie rzeki. Rzeka na obecną chwilę i zazwyczaj sięga tak dorosłej osobie do kolan, powiedzmy. Więc to nie jest jakiś problem przez nią przejść. No i tutaj rozpościera się już droga na land. Drogi są dwie. Albo tędy, która wiedzie przez wzgórze, pod górkę i nią zaraz pójdziemy. Albo tam tędy, nią też się przejdę później, przez plantację kakaowca, którą być może też w przyszłości kupimy i będziemy mieć od razu swoją własną plantację kakaowca. No a tymczasem idziemy tędy. A tutaj jeszcze... Kiedy właściwie przez pierwsze 2 miesiące naszego pobytu tutaj w Kostaryce mieszkaliśmy właśnie na landzie pod namiotami. Filip zajmował się głównie, był odpowiedzialny za takie sprawy związane z budowaniem tutaj, z ogarnianiem przestrzeni, przygotowywaniem jej pod budowę, ulepszaniem tego, co już jest w naturalny sposób, tak żeby było nam łatwiej żyć. On właśnie zbudował tamtą konstrukcję bambusową w kuchni. Tak, zrobił tutaj też schody, żeby nam się łatwiej wchodziło do góry. W szczególności miał pod uwagę dzieci, ponieważ dzieci się ślizgały po deszczach i Helenka w szczególności było jej ciężko chodzić. No ale po wypadku niestety musieliśmy znaleźć miejsce takie, gdzie będziemy mogli inaczej naszą energię spożytkować, bo teraz przez najbliższe jeszcze, podejrzewam, 2 miesiące nie będzie w stanie w ogóle sam fizycznie niczego budować, nosić. Więc będziemy tutaj częściej pewnie przyjeżdżać i dalej budować to, jak się jego stan zdrowia trochę poprawi. Natomiast ja z Helenką na pewno będziemy tu przyjeżdżać, bardziej pracować w ogrodzie, właśnie kręcić filmiki, robić zdjęcia. No i będziemy się dzielić z tym wszystkim. Dobra, idziemy. Tutaj czekają już kolejne ananasy do posadzenia. No i są schody, które wybudował Filip. Trzymają się dalej, jak widać. Podlinkuję też filmik do tutoriala, który nagraliśmy na kanał Pura Fruta, podczas gdy budował te schody. Sprawują się, widzę, nieźle. Trzymają się bez problemu. I rozpościera się pierwsze wzgórze. Tutaj jest pierwsza taka polanka blisko rzeki i tutaj w przyszłości chcielibyśmy stworzyć takie miejsce dla dzieciaków, swego rodzaju szkołę, no tak to trzeba nazwać. Będzie to miejsce, gdzie będziemy się edukować na różne sposoby. Dzieci będą miały swoją przestrzeń do zabawy, do różnych takich materiałów edukacyjnych, dostęp do różnych materiałów edukacyjnych, pewnie jakąś bibliotekę, książki. No więc to będzie miejsce dla dzieci w przyszłości. Idziemy dalej. Kolejne schody. Sprawdźmy, czy dalej trochę zarosły, ale swoją funkcję spełniają nadal. Trzymają ziemię, łatwiej się wchodzi. Pierwsze wzgórze.
z pierwszą platformą i też taką małą konstrukcją bambusową wybudowaną przez Filipa i przez Kubę. I na razie to jest miejsce, w którym my mieszkamy, urzędujemy. W przyszłości będzie to prawdopodobnie wzgórze z takim miejscem dla wolontariuszy, gdzie oni będą sobie tutaj urzędować. Na razie my tutaj korzystamy z tej przestrzeni, z dachu. I jeżeli jesteśmy na randzie, to właśnie tutaj sobie żyjemy. Tak mniej więcej się to ma dookoła. Teraz schodzimy ze wzgórza, na którym byliśmy przed chwilą. I tam zaraz rozpościera się nasz ogród. Teraz wam pokażę. Proszę bardzo. Tam rozpościera się kilkanaście hektarów ogrodu, który sadzimy drzewami owocowymi. Będzie to las owocowy. Ale sadzimy też, robimy też takie bec dla, nie wiem jak to tłumaczyć, te łóżka dla pomidorów, ogórków, takich bardziej melony. Dwa nam malutkie melony już wyrosły. I różne inne takie owoce, warzywa, które rosną troszeczkę szybciej. Proszę, zobaczcie. Oto kilkanaście hektarów naszego owocowego lasu. No i zeszliśmy tutaj do naszego owocowego lasu. Większość drzewek jeszcze jest dość malutka i nie będzie jeszcze dawała owoców w tym momencie. Natomiast to jest kwestia naprawdę 2-3 lat, żeby zaczęły owocować. Tutaj w tropikach wszystko rośnie bardzo szybko. No są tu takie owoce jak papaje, banany różnego rodzaju, jackfruity, czempadaki, duriany, kanistel, owocowe jabłka, ice cream beans, aki, chirimoje, biryby, guanabana, guajaba. Co jeszcze? No jest tego tutaj pełno. Tutaj bezpośrednio z naszym lasem graniczy właśnie źródełko, które wam teraz pokażę. Tutaj mamy źródełko. Aha. I ono sobie tam dalej płynie do naszej rzeczki. Tam dalej jeszcze się ciągnie ten las owocowy. Będziemy wykupować też kolejne tereny po drugiej stronie źródła. No ale to wszystko jest zależne od pieniędzy. Tutaj zobaczcie, rośnie nam więcej wspaniałości. Natomiast przejdźmy się troszeczkę dalej do części mieszkalnej. Jak będzie wyglądała część mieszkalna? Tutaj już mniej więcej rozpościera się część mieszkalna. Domy będą budowane właśnie tutaj na tych wzgórzach. Tu wszystkie te wzgórza są przeznaczone właśnie na budowę domów. Tutaj będzie właśnie budowana droga, domy. No i tak to właśnie tutaj wygląda. Teraz będziemy wracać przez nasz sad owocowy drugą drogą, o której mówiłam wcześniej, przez plantację kakaowca. Bardzo w ogóle fajna droga, taka
rośnie tam też dużo takich bardzo starych drzew. Wygląda to jak taki park. A wracając, opowiem wam trochę, czego nam tutaj najbardziej potrzeba i mniej więcej jaka jest idea. Idea jest stworzenia community. Raw vegan, non-violent community. Ludzi, którzy nie boją się po prostu zmian, procesu, wzrastania i chcą tworzyć rzeczy w harmonii. Czekajcie, zamknę tutaj płot. Na obecną chwilę, na stałe w Pura Fruta, tutaj na miejscu, no i nie zostało wiele osób, bo to są raptem takie dwie rodziny, w tym nasza. Z tym, że właśnie Filip jest uszkodzony i niestety musieliśmy na chwileczkę zawiesić naszą działalność tutaj taką fizyczną. Więc ogarnianie tego wszystkiego, ogrodu, budowanie dalej i to jest naprawdę, słuchajcie, to jest tyle roboty. Więc tego, czego nam najbardziej tutaj potrzeba, no to są ludzie. Ale też to są ludzie, którzy są raczej zainteresowani zamieszkaniem tutaj i ładowaniem swojej energii w to, a nie tacy przyjezdni, tylko wolontariusze, którzy i tak jak tutaj doznają po prostu tych wszystkich cudów tropików, to no nie są w stanie, wiecie, tylko pracować i poświęcać swojej energii w taki sposób bardzo intensywny, czy o co rozumiemy. Oczywiście na wolontariuszy też jesteśmy otwarci i mamy stworzone takie dwa dokumenty, Join Us i Visit Us, więc potrzebni są ludzie, którzy tutaj mogą przyjechać, chcą z nami tworzyć to wszystko i są w stanie się dzielić swoją energią fizyczną, emocjonalną, wsparciem i budować to. Potrzebne też są nam bardzo pieniądze, nie da się tego ukryć, ale żeby sobie radzić z przeciwnościami losu i budowaniem tego, no są po prostu potrzebne pieniądze. Więc część z nas wyjeżdża do pracy zarabiać trochę większe pieniądze, część z nas nie może tego robić, a tak naprawdę właściwie w tym momencie nie może tego zrobić prawie nikt z racji sytuacji światowej. Więc nie wiem, jeżeli ktoś z was pochwala tą ideę i bardzo mu się to podoba, co robimy i ma bardzo dużo pieniędzy, które chciałby zainwestować w taki sposób, to też prosimy o kontakt. Nie musi to być ktoś, kto chce tu koniecznie zamieszkać, ale w przyszłości chcemy to stworzyć także takie retreat center. Chcemy umożliwić też po prostu przyjeżdżanie tutaj. Także jest to jakiś rodzaj inwestycji, która nie będzie jakby bezzwrotna, tylko może się wiązać z tym, że po prostu potem ktoś tutaj będzie mógł przyjechać na przykład za darmo na taki retreat. I zdaję sobie z tego sprawę, że są ludzie, którzy mają dużo pieniędzy i chcą dzielić się nimi na takie idee. Także jeżeli uważacie, że to jest coś dobrego, co tutaj tworzymy i chcielibyście nas wesprzeć, no to super, też prosimy o kontakt. Cała bananowa alejka. Tutaj też mamy kilka pól takich już zasadzonych ananasów. One potrzebują trochę czasu, ale jest tak około roku, dwóch lat trzeba czekać, ale jest ich tutaj dużo, dużo, dużo. Całe tutaj wzgórze ananasowe. Teraz wchodzimy właśnie do plantacji kakaowca. I tutaj jest to druga droga powrotu z powrotem do rzeki. Bardzo przyjemna, zacieniona. No i tak to wygląda. No i doszliśmy właściwie prawie z powrotem do rzeki. I tak wygląda land Pura Fruta. Pokrótce, jeżeli ktoś jest zainteresowany,
dołączeniem do nas i budowaniem tego projektu, to prosimy o kontakt. Jest nasza rzeczka z powrotem. To by było na tyle. Jak mi się coś jeszcze przypomni, to jeszcze coś dodam chwilę później. To jest właśnie miejsce, gdzie sobie jemy. Tak? Pomogę, idę. Także będziemy teraz sobie jeść. I'm in the movie, right? Yeah, you're in the movie. Yeah? I'm wondering some coconut water. Hey, coconut! Agatha, would you like to buy some fresh coconut? Yeah, I would like to. How much is it? Fresh coconut! Fresh coconut! Me. Okay. Hey! Squeaky. Yeah. Jechałam z kalenką na land, a wracam z całą załogą. Będziemy mieli sleepover u nas, słuchajcie, dzisiaj. Okej, okay, więc słuchajcie, najfajniejsze w tej całej community są po prostu ludzie. Dzieciaki są takie fajne. Przyjechały, zgłodniały, to sobie robią sałatki same. Ja właśnie zjadłam dragon fruta, mam ręce różowe. Karena właśnie zjadła dragon fruta. It looked like I had a lot of dragon fruit and beets. Wow. Could you stop piling stuff? No, także krótko mówiąc, najfajniejsze, słuchajcie, jest to, że się jest otoczonym przez ludzi, którzy mają po prostu podobny lifestyle. To nie chodzi o to, żeby teraz się izolować od ludzi, którzy żyją inaczej. Ale jednak mimo wszystko na co dzień jest nam łatwiej obracać się w takim towarzystwie, no, które po prostu dokonuje podobnych wyborów. No i tyle. Także taki dzisiejszy krótki vlog o Pura Fruta. Jeżeli macie więcej pytań, to mamy taki pomysł, żeby zorganizować właśnie Q&A typowo pod kątem Pura Fruta. Więc pod filmikiem zachęcamy Was do zadawania pytań. A jeżeli ktoś bardzo chciałby dołączyć i chciałby się dowiedzieć jeszcze więcej szczegółów, to zapraszamy do wysyłania nam maili. Pa!